Dzień dobry Państwu. Myślę, że możemy zaczynać mimo burzy na północy, podobno we Warszawy. Bardzo mi miło, że zostałem wyznaczony do prowadzenia takiego spotkania, przedsięwzięcia, któremu kibicowałem przez wiele lat. Ja się nazywam Andrzej Krzyżanowski. Prowadziłem przez wiele lat Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego. Stąd jako też background mój ziemiański na wskroś zostałem przyjęty tutaj jako osoba znająca temat. Chciałem przedstawić gospodarza tego miejsca, czyli profesora Żaryna. Współgospodarza, czyli prezesa Związku... Nie tego miejsca, tak, ale tego naszego spotkania, czyli prezesa Związku Ziemian Marcina Schirmera, doktora Marcina Schirmera. Oczywiście autora, przepraszam, że w takiej kolejności, autora książki i artykułów. Jego siostrzenicę. Wszyscy jesteśmy tutaj mniej lub bardziej spokrewnieni. Maria Przełomiec. Mniej lub bardziej tutaj na widowni widzę znajome twarze z różnych naszych ziemiańskich Stowarzyszenia Potomków czy Szlachty. Twarze ludzi, którzy się interesują. Wspaniale, że nas jest tak dużo. Bo tutaj ta sala okazuje się być trochę za mała nawet. Myślę, że powinniśmy zacząć, żeby wejść w temat, po prostu od słów Jarka, czyli pani Maria przeczyta nam fragment dzieła, które nas tu zgromadziło. Drodzy Państwo, spytałam wuja Jarka, bardzo prosił, żebym nie mówiła do niego wuju na tym spotkaniu, więc dobrze, spytałam Jarka, oczywiście chcesz, żebym przeczytała coś o Kasakowskich? Nie. Przeczytaj o Janczewskich. Janczewskim był brat cioteczny wuja Jarka, jego bardzo serdeczny przyjaciel, już niestety nieżyjący, wuj Szymek Janczewski. A dla mnie wujowie, dwaj wujowie, wuj Jarek Kosakowski i wuj Szymek, to była cudowne dzieciństwo i cudowna młodość. Dlatego, że wszyscy wujowie byli szalenie dostojni, budzili respekt i pewne obawy. Natomiast wuj Szymek i wuj Jarek, znani w rodzinie jako chłopcy, byli uroczy, chyba troszeczkę niepoważni, ale wnosili taki świeży oddech i piękno życia. Także wuju Jarku bardzo dziękuję za urocze błyski mojego dzieciństwa i młodości. A teraz pozwolicie Państwo, że przeczytam fragmenty rozdziału poświęconego Janczewskim. Dwór na Żmudzi, dom w Krakowie. Był na Żmudzi ród możny Janczewskich, od Glinków się wywodzący. Parafrazując pierwsze zdanie Potopu Henryka Sienkiewicza, tak można rozpocząć opowieść o rodzinie Janczewskich herbu Dołęga, wielce zasłużonej dla polskiej nauki i bogato skoligaconej. Przepraszam, będę czytała tylko fragmenty. Całość jest oczywiście szalenie interesująca, ale to odsyłam Państwa do książki. Blinstrubiszki. Dwór w Blinstrubiszkach z lat przedwojennych i wojennych zapamiętałem dosyć dobrze. Mówił Szymon Janczewski, wspomniany przeze mnie brat cioteczny wuja Jarka. Przede wszystkim dlatego, że przed gankiem często stał samochód dziadzi Kazimierza, czarny Buick z 1926 roku, w którym wolno było mi bawić się i trąbić gumowym klaksonem, płosząc przeprowadzane przez dziedziniec konie. Zapamiętałem również ogromny, gontowy dach, łamany na tak zwany sposób polski, czyli obie połacie pochylone były pod tym samym kątem, opowiada dalej Szymon Janczewski, oraz olbrzymią, dosyć mroczną sień, z której dopiero wchodziło się do salonów i gabinetów. Ten wyjątkowy dach dworu stał się między innymi przyczyną jego katastrofy. W latach 60., to znaczy za sowieckiej Litwy, w Blinstrubiszkach mieścił się dom starców, o który oczywiście nikt nie dbał. Kolejna śnieżna zima doprowadziła po prostu do zawalenia się dachu pod ciężarem nigdy nieusuwanego śniegu. Tak więc, kiedy na początku lat 90. pierwszy raz po wojnie pojechałem na Litwę, w Blinstrubiszkach zobaczyłem tylko zarośnięte fundamenty i zaniedbany park,
a wśród drzew koszmarne, komunistyczne, kwadratowe bloczki dla pacjentów. Pierwszy z tej rodziny, właściciel Blinstrubiszek, Cyprian Janczewski, 1805-1853, był uczniem, a potem przyjacielem Adama Mickiewicza. W miasteczku Kroże, niedaleko Kowna, wraz z Janem Witkiewiczem, stryjem Stanisława Witkiewicza i stryjecznym dziadem Witkacego, założył tajną uczniowską organizację Czarnych Braci. Po wykruciu młodych spiskowców władze carskie skazały Janczewskiego na karę śmierci, później zamienioną na zesłanie do twierdzy w Bobrujsku. Dramatyczną scenę wywózki spiskowców Adam Mickiewicz uwiecznił w trzeciej części Dziadów. Wywiedli Janczewskiego, poznałem. Oszpetniał, zczerniał, schudł, ale jakoś dziwnie wyszlachetniał. Ten przed rokiem swawolny, ładny chłopczyk mały dziś spoglądał z kibitki jak z odludnej skały, a wtem zacięto konia. Kibitka runęła, on zdjął z głowy kapelusz, wstał i głos natężył i trzykroć krzyknął. Jeszcze Polska nie zginęła. Cyprian miał dwóch synów, Edwarda, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kazimierza, zarządzającego majątkami w Blinstrubiszkach i Dzierżanach. Opowiada dalej Szymon Janczewski. Z kolei syn Edwarda, rektora, również Edward, był słynnym podróżnikiem, alpinistą, profesorem geologii i geofizyki na powstałej właśnie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kazimierza zaś syn, też Kazimierz, mój rodzony dziad, po ukończonych rolniczych i prawniczych studiach osiadł w swoich żmudzkich posiadłościach. Gdy Kazimierz Janczewski zmarł, ja kończyłem właśnie studia na Politechnice Śląskiej. Byłem wtedy dorosły i znałem go bardzo dobrze, kontynuował swoją opowieść Szymon Janczewski. Dziadzio Kazio, bohater wielu wspomnieniowych publikacji, był postacią nieprzeciętną. Studiując pod okiem stryja Edwarda w Krakowie prawo, zaprzyjaźnił się z całą młodopolską bohemą, zapamiętaną głównie nie tylko w tym mieście z romansów i skandali. Jeden z nich skończył się dla mojego dziadka przymusowym opuszczeniem Krakowa. Otóż zakochał się w wybitnej aktorce Jadwidze Morozowskiej-Teplic z wzajemnością, o czym artystka ze wzruszeniem napisała w swojej książce Słoneczne życie. A na dowód swojej miłości sprowadził z Nicei kawałek ukwieconej łąki, którą zimą kilku tragarzy wniosło na scenę w Teatrze Słowackiego. Kiedy wieść o tak hojnych prezentach dotarła na Żmudź, jego ojciec, wspaniały gospodarz, ale człowiek niezwykle oszczędny, wysłał kilku kozaków, którzy nie pytając dziadzi Kazia o zgodę, dostarczyli go do Blinstrubiszek, gdzie w zakratowanej wieży odbył właściwą kwarantannę. Rolnicze studia kończył w Petersburgu, później pojął za żonę Helenę z Oskierków, Herbu Murdelio i osiadł na Żmudzi. Drodzy Państwo, jak widać i wuj Szymek, i wuj Jarek mieli bardzo dobre tradycje, jeżeli chodzi o wnoszenie, czy ja wiem, pewnego zamieszania, a na pewno dużo radości do rodzinnych historii i w ogóle do historii naszej rodziny. Ja w tej chwili już oddaję głos panu Andrzejowi. Ten rozdział kończy się dość smutno, bym powiedział. Nowe pomysły pozwalające pomyślnie rozwijać się dworskiemu rolnictwu przerwała II wojna światowa. To jest taka cezura rzeczywiście dla ziemian bardzo istotna, która również stała się dramatycznym końcem dziejów polskiego ziemiaństwa. No właśnie. Szymon Janczewski, ostatni potomek rodu Glinka Janczewskich, Herbu Dołęga, zmarł w Katowicach 28 listopada 2018 roku. Pozostawił trzy córki niezainteresowane dziejami rodu i rodzinnymi pamiątkami. Stąd się rodzi pytanie, ja jeszcze będę chciał więcej coś powiedzieć o samym tytule, ale stąd się rodzi pytanie, tak, teraz właśnie w tym kierunku, dla kogo ta pozycja? Mamy tutaj i wydawcę, kogoś, kto umieszczał w swoim piśmie cały cykl artykułów o ziemiaństwie. Mamy szefa Związku Ziemian, mamy autora, który napisał książkę o ziemiaństwie kresowym i nie tylko. Prosiłbym o nie tylko oczywiście odpowiedź na ten, jaki jest target tej książki, tak mówiąc współcześnie. Bardzo dziękuję. Oczywiście odpowiem i na to pytanie, ale chciałbym, Szanowni Państwo, przede wszystkim Was tu wszystkich bardzo serdecznie przywitać jako właśnie gospodarz tego miejsca, czyli dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
i powiedzieć Państwu, że z co najmniej z trzech powodów bardzo się cieszę z tego dzisiejszego spotkania. W kolejności nie wagi tych powodów, o tym powiem, ale w kolejności też nie przypadkowej, bo pierwszy powód wynika z interesowności. Otóż razem z Marcinem Schirmerem, z którym się znamy od wielu lat, jesteśmy świadomi i mam nadzieję, że to zostanie też potwierdzone pewnym aktem prawnym, czyli porozumieniem, które podpiszemy jako Polskie Towarzystwo Ziemiańskie i Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, że istnieje merytoryczny, historyczny, ale mam nadzieję, że także emocjonalny, silny związek między tymi dwoma instytucjami. Choć do siebie nieporównywalnymi. Mój jest, czy nasz, Instytutem Kultury, a Polskie Towarzystwo Ziemiańskie jest strukturą stowarzyszeniową, reprezentującą jednak niezwykle szeroką gamę polskich rodzin, które mają w sobie, w pamięci, w genach od wielu pokoleń, niezwykle cenną spuściznę, dziedzictwo historii Polski. I nie tylko Polski, między nami mówiąc, ale nawet ograniczając to do historii Polski. I na czym polega ta moja interesowność? Nie jako Jana Żaryna, ale jako dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Otóż rozpoczynamy formalną współpracę, zapraszając Państwa tutaj w te niskie progi, między innymi po to, żebyśmy mogli nie tylko wchodzić i wychodzić, ale być. Dlatego, że bardzo liczę na to, iż zarówno mój dział naukowy, wydawniczy, to jest właśnie efekt tej z kolei aktywności naszego Instytutu, ale także dział dokumentacyjny, że będzie wspierany przez Państwa. Szczególnie liczę na współpracę z naszym działem dokumentacyjnym. Ma on w tej chwili około 30 spuścizn, które żeśmy zdążyli w ciągu tego półtora roku zebrać, uporządkować i zdigitalizować, bądź przejąć na własność w ramach podarunków. I co to dużo ukrywać, bardzo, bardzo mocno zachęcam. Jeżeli Państwo mają w swoich domach bardzo cenne z punktu widzenia historii Polski pamiątki dotyczące dokonań o właśnie takich bohaterów, o których będziemy i już zaczęliśmy dzisiaj słyszeć, to bardzo proszę o kontakt bezpośredni do mnie. Wszystkie kwestie formalne, prawne, to nie jest teraz miejsce, żeby o tym opowiadać. Natomiast nie mam cienia wątpliwości, że istnieje w naszych domach bardzo dużo prawdy historycznej, która nie może pozostać pod dachami ziemiańskich rodzin, tylko musi być dostępna narodowi polskiemu. Zróbcie ten krok w stronę narodu polskiego, udostępniajcie, dajcie szansę, bo ziemiaństwo miało historię niezwykłą, a niedostatecznie rozpoznaną przez polskie kolejne pokolenia, poczynając od tych, które się niestety wychowywały w PRL-u, a potem ich dzieci i wnuki, to jest dzisiejszy naród polski. Nie wszyscy się składamy z rodzin ziemiańskich. Macie przecież tego świadomość. A więc trzeba narodowi polskiemu pomóc i dać im wasze dziedzictwo, nasze dziedzictwo. I to jest drugi powód mojej satysfakcji. Razem z żoną tu siedzącą, Małgosią, jesteśmy współredaktorami w sieci historii miesięcznika, który między innymi powstał po to, żeby właśnie za pośrednictwem Marcina, bo on też maczał swoje palce jako prezes PTZ-u, żeby w tym naszym miesięczniku zaistniała taka rubryka poświęcona pamięci ziemiaństwu. I w tej rubryce pierwsze skrzypce, szczególnie od pewnego czasu, zaczął grać siedzący tu pan Jarosław. I wpadliśmy w pewnym momencie na pomysł, że oczywiście książka jest osobnym bytem, ma swoją wewnętrzną logikę i niewątpliwie przemyślenie głębokie autora, natomiast podstawą, przynajmniej w części, są właśnie te artykuły, które znalazły się w miesięczniku w sieci historii, więc taka unia personalna między redaktorem naczelnym w sieci historii, a dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej ułatwiła niewątpliwie możliwość wydania tejże książki.
No i w końcu trzeci powód mojej wielkiej satysfakcji, jak tutaj znacząca część Państwa wie, my także jako rodzina Żarynów jesteśmy częścią tego dziedzictwa ziemiańskiego. Wywodzimy się między innymi, przynajmniej od strony ojca, z majątku Luki na ziemi wileńskiej, od mamy strony też z różnych majątków, ale to nie miejsce, żeby rozpowiadać o naszej przeszłości. I dlatego mówię o tych lukach, o ziemi wileńskiej, że właśnie głównym podmiotem tej dzisiejszej także debaty, którą ta książka wywołuje, jest właśnie ziemiaństwo kresowe, do którego to kresowego ziemiaństwa także moja rodzina należała i należy w pamięci. A więc mam też taką satysfakcję, że aczkolwiek nie jesteśmy bohaterami tych kresowych memorabili, to tym niemniej mieścimy się jako rodzina w tej narracji i opowieści, która tutaj dominuje. A dlaczego to jest ważne? Otóż dlatego, że kresy to nie jest tylko i wyłącznie pojęcie, które by nas wiązało z jakąś nieokreśloną emocją. Tylko to jest nasze niezwykle cenne polskie dziedzictwo, którego nie tylko nie powinniśmy się wstydzić, nie powinniśmy być zdominowani, a może się tak zdarzyć. Nie dziś, może w następnym pokoleniu, może jeszcze w następnym. Nie wiemy, że rzekomo byliśmy tam imperialistami, że rzekomo byliśmy na nie swojej ziemi, bo dzisiaj tam są inne państwa, bo dzisiaj tam rozwijają się inne kultury i chwała im za te dokonania, które tam się dzisiaj dzieją. Ale nie ma cienia wątpliwości, że póki jesteśmy Polakami, mamy prawo do pamięci o kresach. To nie jest imperializm, to nie jest próba zawłaszczania cudzych ziem, to jest nasze wielkie prawo jako narodu historycznego do tego, żeby mieć świadomość, że jesteśmy tymi, którzy dokonali tam niezwykłych rzeczy w dziedzinie kultury, nauki, architektury, wszystkiego, co się tyczy ziemskiego funkcjonowania przez ludzi. I to jest ta konieczność, która jest w nas. I wracam do punktu pierwszego. No więc w takim razie podzielcie się waszą wiedzą przez rody ziemiańskie od wielu setek lat zdobywaną na temat waszego dziedzictwa i dajcie to dziedzictwo dotknąć tym, którzy nie są z rodów ziemiańskich, a powinny o kresach naszych wiedzieć jak najwięcej. Taka wielka zachęta, a niech to dzisiejsze spotkanie z panem Jarosławem niech stanowi dla nas taką refleksję dotyczącą tego, jak z jednej strony bardzo tak po ludzku zdolnymi były te rodziny ziemiańskie, bo będzie tu opowieść o wielu bohaterach, którzy po prostu byli wybitnymi ludźmi. A z drugiej strony, jak nie wolno popadać w pychę, bo to jest odpowiedzialność, a nie tylko i wyłącznie powód do tego, żeby czuć się lepiej. Więc o tym dzisiaj też będzie. No właśnie, a czy te kresy, które tu są w tytule, bo tak naprawdę jak ja sobie zajrzałem do książki i oczywiście ją z pasją przeczytałem, to mamy proporcje takie, że kresowych owszem jest tutaj większość, natomiast na przykład w rozdziale miejsca mamy na 15 rozdziałów, mamy 5 dotyczących zupełnie nie kresów w sensie geograficznym, chociażby Wola Pękoszewska Górskich czy Walewice moich dziadków, czy Pałac w Berlinie, majątki w Wielkopolsce. Ja chciałbym rozumieć, że te kresowe memorabilia, a kresowe, ma też znaczenie tutaj symboliczne, czyli to jest kres również właśnie tego świata, który właściwie po wojnie już zaczynano nas nazywać bezetami, czyli byłymi ziemianami. Ten kres nastąpił nie tylko dla kresów, oczywiście w dwójnasób, bo zostały odłączone od naszego państwa, ale kres nastąpił dla całej tej formacji ziemiańskiej. Prośba o głos ze strony Towarzystwa Ziemiańskiego i będziemy męczyć teraz później autora. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie i za tak liczne przybycie.
I chciałem na początek wyrazić zadowolenie, że powstał Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, a jeszcze bardziej się cieszę, że dyrektorem tego instytutu jesteś właśnie ty, bo to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, uważam, proszę państwa. I propozycja współpracy jest jak najbardziej przyjęta pozytywnie i na miejscu, uważam, dlatego że uważam, że nasze podmioty, że tak powiem, wzajemnie się uzupełniają. My jako Polskie Towarzystwo Ziemiańskie jesteśmy organizacją społeczną, w związku z tym dysponujemy pewnymi aktywami w postaci naszych członków, ich historii, ich rodzin, ich zaangażowania, ich pasji, natomiast nie mamy zaplecza stricte technicznego czy też organizacyjnego, które pozwalałoby nam w pełni, że tak powiem, utrwalać te relacje czy też je w jakiś sposób archiwizować. Natomiast dzięki temu, że podejmiemy współpracę z Instytutem, zyskamy partnera, który nie tylko, że dysponuje odpowiednim zapleczem, nazwijmy to techniczno-naukowo-organizacyjnym, ale przede wszystkim jest podmiotem, no, który cieszy się odpowiednim szacunkiem, poważaniem i co pozwoli nam właśnie te nasze wspólne dziedzictwo wspólnie archiwizować, dokumentować i udostępniać kolejnym pokoleniom. Absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział profesor Żaryn wcześniej, że reprezentujemy tutaj Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, czyli pewną grupę, która tutaj, jak słusznie powiedziałeś, zeszła z historii, ale zeszła w sensie takim organizacyjno-materialnym, czyli po roku 44, a już na pewno po 45 Ziemianie zostali pozbawieni swoich majątków, w związku z tym wydziedziczeni z domów rodzinnych, musieli przenieść się przeważnie do miast bądź do innych miejscowości. W związku z tym rzeczywiście jest to kres pewnego świata ziemiańskiego w takim wymiarze pełnym, czyli życia na wsi. Oczywiście środowisko ziemiańskie przetrwało po wojnie. Określenie BZ-y właśnie funkcjonowało w latach 40., 50. Starsze pokolenie używa go do dnia dzisiejszego. I misją Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, które powstało w roku 90, była próba podjęcia wskrzeszenia tego środowiska, ale nie w wymiarze jako osoby, takim jak to miało przed wojną, czyli Związku Ziemian, bo to oczywiście było niemożliwe, tylko jako stowarzyszenia ludzi, którzy mają wspólne korzenie, wspólne poglądy, wspólnie postrzegają rzeczywistość i swoją pewną misję, jaką w sobie niosą i chcą się tym swoim doświadczeniem, tym swoim zaangażowaniem po prostu dzielić z innymi. I na takiej zasadzie wolontariatu działa Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Wszyscy, którzy są z nami, o tym wiedzą. Ci z państwa, których jeszcze nie ma, zapraszamy do współpracy. I to jest właśnie to, co panowie powiedzieliście wcześniej. Wydaje nam się, że właśnie bez pychy, bez niepotrzebnej nadymania się, czy bez niepotrzebnego takiego właśnie udawania, że nie jesteśmy tym, kim jesteśmy, powinniśmy nieść ten nasz przysłowiowy kaganek oświaty, który postrzegam jako sposób na dzielenie się doświadczeniem, historią, pewną aktywnością społeczną, aktywnością organizacyjną. I w dzisiejszych czasach tak trochę no, zawirowanych, by nie powiedzieć zwariowanych, w momencie kiedy jest pewien upadek wartości, pewne środowiska dążą do tego, żeby zmienić postrzeganie tych rzeczy, które wydawały się niezmienne. Rodzina, tradycja, honor. My jesteśmy takim elementem stałym, mam wrażenie, który pozwala przebić się w tej zawierusze, w tej burzy i mam nadzieję, że doprowadzi do tego, że z czasem właśnie te wartości, te symbole, które my reprezentujemy, zostaną upowszechnione i nie będą krytykowane, czy też nie będą w jakiś sposób dyskredytowane. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że ta książka powstała. Na pytanie, do kogo ona jest skierowana, bo było też takie pytanie. No, mnie się wydaje, że ta książka jest skierowana do szerokiej publiczności. To jest może trochę slogan, ale w tym sensie do szerokiej publiczności, że z jednej strony ona będzie ciekawa dla ludzi, którzy znają historię, znają te rodziny i po prostu dzięki tej książce sobie tą wiedzę zrekapitulują, przypomną bądź uporządkują, a z drugiej strony do ludzi, którzy albo się do tej pory historią nie interesowali, albo interesowali się w jakimś innym wymiarze i po prostu odkryją świat, który może był dla nich nieznany, albo świat, co do którego mieli jakieś błędne postrzegania
z tytułu różnego rodzaju sytuacji, które ich spotkały wcześniej, i to pozwoli im odkryć nowy, ciekawy świat, świat, który jest pełen pasji, pełen kolorów, pełen barw i książkę, którą się czyta naprawdę z dużym zainteresowaniem. Ja dostałem ją nie tak dawno właśnie tutaj z Instytutu i przebrnąłem przez nią bardzo szybko. Mimo że oczywiście większość tych rodzin no, jest mi mniej bądź bardziej znanych, ale możliwość jak gdyby przypomnienia sobie uporządkowania i zdobycia nowej wiedzy była bardzo cenna, co sobie bardzo cenię i za co bardzo dziękuję autorowi. Dziękuję. Kiedy się przed laty spotkaliśmy z Jarkiem, ja na dźwięk jego nazwiska mówię, no wuj Janio Kosakowski, którego znałem przecież jako mały chłopiec, który cudownie rysował. Okazuje się, że te związki rodzinne Kosakowskich są dużo dalsze w pokoleniach. To dzięki Markowi Minakowskiemu możemy to prześledzić. Okazuje się, że pomiędzy Jarkiem a wujem Janiem Kosakowskim to dopiero XVII wiek się gdzieś tam otwiera, gdzie mnie było bliżej oczywiście do linii Wojtkuszek. Tutaj mamy drugiego przedstawiciela rodziny Kosakowskich. Ale wracam do tego pytania, bo autor często pisząc ma jakiegoś swojego, że tak powiem, czytelnika, do którego pisze. Tak jak się mówi czasami do widowni, wybierając sobie kogoś, do kogo się bardziej mówi niż do innych. Jak u ciebie to było? Jaki był powód, że w ogóle zacząłeś o tym pisać? O świecie, który minął. Dzień dobry państwu. Po wysłuchaniu... Po wysłuchaniu tych dwóch bardzo wyczerpujących wykładów wypada mi po prostu podziękować panu profesorowi Janowi Żarynowi i za tą rubrykę Ziemiaństwo, którą redaguję w miesięczniku w sieci historii. Bardzo to ważna była dla mnie sprawa. Za wszystkie prace, które włożył i poświęcił mojej książce, wreszcie za napisanie wyczerpującego wstępu. Chciałbym również podziękować panu Michałowi Karpowiczowi, którego zdaje się nie ma, za redakcję mojej książki, a także chciałbym podziękować panom Maciejowi i Mikołajowi Radziwiłłom. Maciejowi za to, że napisał bardzo interesujący i wnikliwy wstęp. Mikołajowi zaś natomiast za to, że dzielił się ze mną przez wiele lat swoją bogatą wiedzą z dziedziny heraldyki i genealogii i użyczał mi albumów i książek. Oczywiście muszę podziękować wszystkim potomkom i krewnym bohaterów moich rozdziałów, ponieważ bez współpracy z nimi nigdy w życiu by moja książka nie powstała. Z całą otwartością dzielili się ze mną wspomnieniami, pamiętnikami, dokumentacją i fotograficzną i wszelką inną, więc bardzo serdecznie dziękuję. No a teraz, jak to mówili dawni Polacy, w imię Boże zaczynajmy. Co prawda uchyliłeś się od pytania, ale... Znaczy nie, ja myślę, że wuj Jarek pisał to dla nas wszystkich, ale również dla tego nowego pokolenia, które tutaj jest... chociaż dosyć skąpo, ale jest reprezentowane. Dlatego, że wydaje mi się, że pamięć o tym jest dla nas wszystkich i skarbem, i zobowiązaniem. A ja chciałam jeszcze przed zadawaniem pytań autorowi, żeby nie było tak miło, przeczytać ostatni rozdział tej książki, będący swego rodzaju klamrą właściwie historii ziemiaństwa, zwłaszcza ziemiaństwa kresowego, dlatego że ziemiaństwo kresowe straciło swoją ziemię, nie mogło już do niej wrócić. Wraca w latach 90., tak, czy w końcu lat 80., ale to już jest dramatycznie zamknięty, kilkusetletni rozdział. Odnaleźć grób ojca. Pierwszy raz na Litwę, jeszcze wtedy Republikę Związku Sowieckiego, udało mi się pojechać w roku 1988 z wycieczką dziennikarzy Stowarzyszenia PAX. Wyjeżdżając do Wilna zobowiązany zostałem przez całą rodzinę do odszukania mogiły mojego ojca Szymona Kosakowskiego,
żołnierza Armii Krajowej, pseudonim Korwin, poległego 10 lipca 1944 roku w akcji Ostra Brama. Zastrzelony w potyczce z wojskiem sowieckim ojciec pochowany był w tymczasowej ziemnej mogile w miejscowości Gulbiny pod Wilnem. Jesienią tego samego roku na skutek starań mojej matki oraz siostry ojca Zofii z Kosakowskich-Janczewskiej metalowa trumna ze zwłokami ojca miała być złożona w Wilnie na cmentarzu na Roście w kwaterze wojskowej niedaleko monumentu Matka i Serce Syna kryjącego Marię z Billewiczów-Piłsudską i urnę z sercem marszałka Józefa Piłsudskiego. Władze sowieckiej Litwy w 1944 roku nie zezwalały na pochówek żołnierzy AK na zabytkowym cmentarzu na Rosie. Pogrzeb ojca był więc nielegalny, ale w nieoficjalnej asyście dyskretnie uzbrojonych jego towarzyszy z Armii Krajowej, którzy szli z boku chodnikiem, zaś sowieccy i litewscy funkcjonariusze udawali, że ich nie widzą. Kondukt był niezwykle skromny i smutny. Tylko zapłakana moja matka, siostra ojca z 9-letnim synkiem Szymonem i kilka bliskich osób, a ja jako 4-letni chłopiec jechałem wraz z trumną na furmance. I to był ostatni kontakt naszej rodziny z brzozowym krzyżem i ziemną mogiłą ojca. Potem tak zwana repatriacja i podróż słynnymi transportami, oczywiście na fałszywych papierach do Polski. Wyjeżdżając więc do Wilna w 1988 roku miałem tylko rysunkowy plan miejsca ziemnego grobu, jaki w 1944 zapamiętały zrozpaczone mama i ciocia. Cmentarz na Rosie był wtedy w opłakanym stanie, zaś kwatera wojskowa porośnięta trawami i kompletnie zaniedbana. Według narysowanego planu mogiła ojca miała znajdować się koło niewielkiego drzewa i grobu pochowanego wcześniej akowca o nazwisku Czyż. Wśród chaszczy odnalazłem stary pochylony krzyż z tabliczką i nazwiskiem Czyż, ale żadnego innego grobu w pobliżu widać nie było. Dopiero po dłuższych poszukiwaniach wśród gęstych traw dłońmi wyczułem jakiś wzgórek, który kiedyś był usypaną mogiłą. Wzruszeni moi redakcyjni przyjaciele zebrali w okolicznych krzakach większe i mniejsze kamienie i z nich utworzyliśmy zarys mogiły, wbiliśmy w ziemię skręcony metalowy krzyż i zawiesiliśmy blaszany nekrolog. W obawie o kolejne zniszczenie grobu na tabliczce nie było słów o AK, tylko o powstaniu wileńskim. Mogiła ojca odnaleziona przeze mnie i prowizorycznie zaznaczona krzyżem z identyfikacyjną tabliczką pomogła polskim naukowcom w początku lat 90. w szerszym rozpoznaniu anonimowych dotąd grobów pochowanych tam akowców. Na prace w kwaterze wojskowej cmentarza na Rosie, prowadzone później pod kierownictwem świętej pamięci Andrzeja Przewoźnika, zginął w katastrofie smoleńskiej, władze litewskie zgodę wydały w 1993 roku. Dokonano wtedy remontu i przebudowy tej wojskowej nekropolii. Chaotycznie rozrzucone, niewidoczne wśród chwastów mogiły żołnierzy Armii Krajowej uzyskały nowe kamienne nagrobki, formą rzeźbiarską nawiązujące do tych wzniesionych w latach przedwojennych. W tym karnym wojskowym szeregu znalazł się też nagrobek mojego ojca. Jarku, wuju, czy to, co tam zostało, ten zamknięty rozdział, czy to już są tylko memorabilia, wspomnienia, czy to jest jeszcze ciągle jakiś obowiązek, który na nas wszystkich, potomkach tych ludzi, którzy tam żyli setki lat, spoczywa? Myślę, że ta książka jest dowodem tego, że to jest, że ta pamięć jest żywa. Mikrofon. Przepraszam. Chciałem powiedzieć, że ta książka jest dowodem na to, że ta pamięć o Krysach jest żywa i cały szereg i tutaj na pewno będących tutaj na tym zebraniu jeździ na Litwę, na Kresy, na Ukrainę i z wielką troską przyglądamy się naszym dawnym własnościom i z wielką troską przyglądamy się, a nawet z radością, że Polska, rząd nasz uczestniczy w odbudowaniu tych zabytków. No i żeby tylko tak dalej było. Właśnie, czy powinniśmy my jako państwo, czy też my jako społeczność
czy też my jako byli potomkowie, obecni potomkowie byłych właścicieli tych dworów, tych miejsc, czy powinniśmy dawać pieniądze po prostu do innego kraju po to, żeby to zachować? Czy to jest jakiś obowiązek, czy to jest fanaberia? To nie jest to proste pytanie. Jeżeli Ukraina jest w stanie wojny, jest biednym krajem, no to Polska jako my i jako kraj zamożniejszy powinniśmy ich wspomagać. Litwa sobie daje radę, ale no, Polska jest cały czas na dorobku, więc trudno, żebyśmy to wszystko sami finansowali. Ale mam nadzieję, że ta współpraca się układa coraz lepiej i że kultura jest jednak bardzo istotnym elementem tej współpracy, którą mam nadzieję nawiążemy. No właśnie, bo te miejsca czy te rody z tych kresowych, ale nie tylko, bo ja ciągle wracam, że tutaj w tej książce zawierają się kresy rodzin również Mazowsza, Wielkopolski i Centralnej czy Małopolski. Te kresy są w nas. One, zresztą pewno nie ma innych, nie ma rodzin, szczególnie ziemiańskich, które nie miały części tej, która zamieszkała na terenach Wielkiego Księstwa. Ja się dzisiaj spotkałem właśnie tu się z siedzącym Leszkiem Krzyżanowskim, którego nasze wspólne korzenie, on jest właśnie z Wileńszczyzny, nasze wspólne korzenie nawet w mrokach dziejów w XVIII wieku się rozdzieliły. I tych rodzin chociażby właśnie kosakowskich mamy mnóstwo. Rozdzielonych na te linie, które gdzieś tam się rozdzieliły. Pytanie znowu do autora. Jak, na ile nasza moralna odpowiedzialność za to, żeby ta kontynuacja, bo z jednej strony te narody mówią o tym, że myśmy tam byli w pewnym sensie obcy, a przecież byliśmy tam przez wieki. Rodzina Kosakowskich jest z Łomżyńskiego, jest tutaj też z centralnej Polski, ale udowodniła przez wieki, że wrosła w tamtą część, w tamtą kresową, czy wileńską, czy wołyńską rzeczywistość tych ludzi. Oni byli wszyscy postrzegani jako swoi. Jak do tego podchodzić? Jak te relacje pomiędzy narodami? Wyrywamy sobie często tych bohaterów. Tutaj jest bardzo piękny rozdział o właśnie ludziach, którzy stamtąd pochodzą. Napoleon Orda, który łączy nas wszystkich. We wszystkich domach ziemiańskich widzimy, mamy takie obrazki, jak się wchodzi do jakiegoś domu i widzi się obraz Napoleona Ordy, czy sztych właściwie, to wiadomo, że to gdzieś tam mamy wspólny klawisz. Na ile te relacje i to, że te postaci są nasze wspólne dla Białorusinów dzisiejszych, dla Ukraińców dzisiejszych, dla Litwinów, dla tych wszystkich narodów, które składały się na Wielkie Księstwo, też przecież te Inflanty. Jak do tego podchodzić? Tu bardzo piękny obraz mamy, ale jak ty myślisz? Chciałem powiedzieć, że nie tylko na Litwie, ale i w Polsce, w rozmaitych instytucjach, spotykam się, jak muszę coś załatwić i przedstawiam się, mówię, nazywam się Kosakowski, to wielokrotnie się spotykałem z taką, a to pan pochodzi z tej sławnej rodziny? Trochę taki zdziwiony, mówię, no było paru znanych osób i najczęściej pada odpowiedź, a te konie malowane, a ci ułani. Więc to bywa bardzo, bardzo różnie. Więc, no a mówisz, pytasz się o te sprawy kresowe. No nie dalej, jakiś tydzień temu byłem na rozdaniu nagród Kronenberga i dostał nagrodę dyrektor Muzeum Zamku Wielkich Książąt Litewski Witas Dolinskas, który no jest wielkim przyjacielem Polski i przepraszam, który jest wielkim przyjacielem Polski i cały czas nas wspiera i uważa, że te związki ziemiaństwa i Polaków
będą coraz życzliwsze i coraz bliższe. I jeszcze tam tak starałem się wysłuchać w twoich pytaniach. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego nie tylko o Kresach, ale również o innych dworach. Otóż chodzi o to, że chciałem wydobyć ten aspekt połączenia ziemiaństwa z wysoką kulturą. A cały szereg dworów współtworzyło tą kulturę, ale nie tylko, ale przyjaźniło się z wybitnymi artystami. Tu masz o Woli Pękoszowskiej, która była symbolem takiego spotkania wybitnej polskiej kultury z ziemiaństwem. I mam nadzieję, że jeszcze inną taką moją reakcją było to, że przecież ja do szkoły chodziłem w latach 50., kiedy ziemiaństwo było odżegnane od wszystkiego, co było możliwe. No, więc to potem, to tak się potem odreagowuje te sprawy. Tak, no to był czas, kiedy byliśmy pariasami. Tutaj właśnie bardzo wyraźnie wychodzi z tego rozdziału przede wszystkim o ludziach. Bardzo dobrze napisał, niestety nie przyjechał dzisiaj, gdzieś jest za granicą, Maciej Radziwiłł, że zakorzenienie i otwartość to dwie pozornie sprzeczne, ale jakże charakterystyczne cechy mieszkańców dawnych dworów i pałaców. Jesteśmy w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej. Wydawałoby się, że narodowa myśl to właśnie jest taka raczej zamykająca, czyli ponad wszystko polska narodowość i polska myśl ma być najważniejsza. Ale właśnie to nie przeszkadza i to pokazuje, jacy ludzie tutaj z tego środowiska są przyjęci do tego świata. Napoleon Orda, rodzina francuska. Mamy tutaj profesora Żaryna, który mówi, że początki jego rodziny to jest Rosja. Mamy Kraszewski oczywiście mniej, ale mamy Józefa Branta wspaniałego, którego dzisiaj jest wielki renesans. Rodzina, która została przyjęta i nobilitowana tutaj, zresztą znakomicie, że tak się stało. Tych rodzin mamy mnóstwo. Również właśnie wśród rodzin narodowców, chociażby rodzina Giertychów przecież. To, że ta otwartość i jednocześnie świadomość pochodzenia, to pozorna sprzeczność rzeczywiście jest tutaj bardzo dobrze pokazana. Otwartość w sensie kulturowym na świat, a jednocześnie zakotwiczenie w miejscu, które od wieków ludzie zajmowali. Jak udało ci się dobierać te tematy? Czy to było, bo tutaj wygląda to na taką myśl przewodnią. Rozumiem, że to najpierw powstawały artykuły, czyli w jakiś trochę przypadkowy mniej lub bardziej sposób. Czy była od razu jakaś myśl, żeby to połączyć w jedno? No, rzeczywiście była ta myśl, ale to była myśl nie z początku silnie patriotyczna, tylko artystyczna. Zacząłem od tego, że książka świętej pamięci Romana Aftanazego, którą wszyscy znamy doskonale i z którym się przyjaźniłem i byłem u niego i korespondowałem z nim, to była to kompendium wiedzy o dworach i o życiu ziemian i właściwie to jest unikat taki. Więc zacząłem z myślą o przypomnieniu zabytków kresowych. A potem się to po prostu rozwinęło, bo jak zacząłem spotykać się z właścicielami, to zawsze ktoś ciekawego opowiedział. No i tak to popłynęło. Czy możemy myśleć o tym, żeby zrobić tłumaczenie na języki Pierwszej Rzeczpospolitej, czyli przede wszystkim właśnie na ukraiński, białoruski, być może nawet i inne. To już też pozwolę sobie siedzieć, a nie wstawać.
Ja to pytanie traktuję pretekstowo, bo oczywiście najważniejsze jest to, co zresztą przewija się tu w tych wypowiedziach, na ile to niezwykłe dziedzictwo I Rzeczpospolitej i potem wieku XIX, a następnie II Rzeczpospolitej, czyli dziedzictwo też związane z tą częścią II Rzeczpospolitej, która została nam odebrana w wyniku jałtańskiej zmowy, na ile ono może być to dziedzictwo nie tylko atrakcyjne dla nas, co mam nadzieję, że jest oczywiste, a przynajmniej na pewno w tym gronie, ale miejmy nadzieję, że też jest niezwykle ważne, atrakcyjne dla całego narodu polskiego, ale też na ile może być atrakcyjne dla współczesnych tych narodów, które są na różnym etapie swojego rozwoju, ale które znajdują się właśnie dziś na Litwie, Białorusi, Ukrainie i o których to narodach myślimy z większą lub mniejszą troską. No dziś na przykład jesteśmy z narodem ukraińskim, zdając sobie rzecz jasna sprawę, gdzie jest wróg zarówno Ukrainy, jak i Polski. Ale to pytanie o atrakcyjność tego naszego polskiego dziedzictwa jest moim zdaniem pytaniem szalenie ważnym i pytaniem, które trzeba sobie jasno postawić. To znaczy książka pana Jarosława Kossakowskiego jeszcze bardziej i mocniej daje nam do zrozumienia Polakom, że to jest dziedzictwo polskie. I to jest to zamknięcie. To jest dziedzictwo polskie. Ale równocześnie to wcale nie kłóci się z faktem tej właśnie otwartości, że to jest dziedzictwo I Rzeczpospolitej, bo tam są nasze korzenie ziemiańskie, która to pierwsza Rzeczpospolita może stać się, to jest wybór, rzecz jasna, to nie jest nakaz, ale jak to z wyborem, można to przyjąć. Jest atrakcyjna także dla współczesnych narodów, które w cieniu się wychowywały, rzecz jasna, i trwały w okresie I Rzeczpospolitej. To nie były narody wykształcone w sensie kulturowo-narodowościowym. Myśmy byli tym nosicielem cywilizacji. To jest ta zamkniętość i otwartość jednoczesna. Nie mamy powodu, żeby tego nie mówić głośno, ale jednocześnie nie mamy powodu, żeby nie twierdzić, że jesteśmy także zdolni do obdarowania. To znaczy, że te dzisiejsze narody, które tam zamieszkują, są jak najbardziej dziedzicem tego fenomenu unijnego, jakim była Unia Korony z Wielkim Księstwem Litewskim. Oczywiście, jak się dojdzie też do konkretnych przykładów i detali w tych życiorysach ziemiańskich, to też się okaże oczywiście, że wszystko można też konkretami historycznymi ponazywać. Jeżeli na przykład przypominamy sobie postać Konstantego Kalinowskiego z tej samej rodziny, co święty Rafał Kalinowski, to jest to polski ziemianin, polska rodzina i nie odbierze nam nikt tego prawa, żeby ich tak nazywać, ale jednocześnie tenże Konstanty Kalinowski jest twórcą języka białoruskiego. Dlaczego Białorusini mają nie przyjąć tego za fakt historyczny z całym backgroundem, czyli kulturą polską, która wpłynęła na funkcjonowanie narodu białoruskiego? Jest to pewna cywilizacyjna rzeczywistość, którą obdarowaliśmy jako Polacy, tych, którzy tam mieszkali i wyrastali do nowoczesnego narodu, takim jak myśmy się dużo wcześniej stali niż oni. To nie jest ani ich wina, ani nasza wina. To jest jednak przeniesienie pewnego rodzaju dobra na te współczesne narody, które mają inną historię, a jednocześnie mogą korzystać z naszego dorobku. Napoleon Orda, czy nawet Tadeusz Kościuszko, Stanisław Moniuszko. Przecież dzisiaj Białoruś, oczywiście miejmy nadzieję, że pominiemy sobie tutaj względy polityczne, ale mówię o świadomość różnych stron tej inteligencji białoruskiej, niekoniecznie proreżimowej, to ta Białoruś współczesna, niereżimowa, jest zdolna do tego, żeby przyjąć te
osoby, te nazwiska, jako swój dorobek narodowy. My możemy albo się na to obrazić, albo powiedzieć, no sorry, to nie jest do końca wasz dorobek, ale oczywiście chętnie się z wami podzielimy. Moniuszką, Kościuszką, proszę bardzo. Choć to jest dorobek Polski. I nie ma cienia wątpliwości. Gdybyśmy ich zapytali, kim byli, to oczywiście oni by powiedzieli, na przykład ród Wojniłowiczów, Olizarów, by powiedzieli, tak, no my z Żytomierza, my z Korystyszewa, ale to przecież nie znaczy, że to nie był ród polski, choć był ruski, choć był prawosławny przez wiele dziesięcioleci, potem setek lat. Ale w Rusie z tą prawosławną wiarą i z tym ruskim backgroundem Rusi Kijowskiej w polską rzeczywistość narodową i są to Polacy. Czy Gustaw Olizar w XIX wieku... Co z tym tłumaczeniem? Tutaj no właśnie, co, bardzo dobrze. Czy Gustaw Olizar w XIX wieku, żyjący przyjaciel z kręgu romantyków, nie był Polakiem? Czy Mickiewicz nie był Polakiem? I tak dalej, i tak dalej. A zatem mam niewątpliwie wrażenie, że jeżeli będzie taka jakakolwiek wola ze strony tych, którzy odpowiadają za polską politykę zagraniczną, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to na pewno jesteśmy w stanie wykonać tłumaczenie i przenieść to na grunt Kresów, a dzisiejszych państw tam zarządzających. Natomiast to się mieści w polityce historycznej państwa polskiego i nie sądzę, żebyśmy chcieli to robić bez kontaktu z MSZ-em, bo jesteśmy instytucją kultury, instytucją państwa polskiego. Mogę państwu powiedzieć, że już żeśmy dali taki przykład wspólnej produkcji książkowej z MSZ-em, której zresztą powodem, takim impulsem była rzeczywistość właśnie na Białorusi, która nas bardzo poruszała jeszcze nie tak dawno. Teraz ta rzeczywistość została przykryta jeszcze tragiczniejszą sytuacją na Ukrainie. I wtedy żeśmy zaproponowali tym, którzy chcieli i chcą także dziś bronić polskości na Białorusi, to był okres, kiedy pani Borys znalazła się w więzieniu, pan Poczobut, żeśmy zaproponowali taką książkę i MSZ ją wydał, która pokazywała tradycję polskiej walki przeciwko rusyfikacji i germanizacji. Jako pewnego rodzaju sztukę ochrony i walki o własną kulturę. Myśmy tą sztukę posiedli w XIX wieku i też możemy Panie się tym obdarować. Panie profesorze, ja korzystam z mojego brutalnego tak prawa jest. Dziennikarza. I jednak... więc będą tłumaczenia pod takim warunkiem. Ja jednak myślę, że chciałabym oddać głos sali tylko jedno ad vocem. Niedawna, no, sprzed kilku lat, pochówek powstańców styczniowych najlepiej udowodnił, jak bliskie są i Białorusinom, i Litwinom tradycje I Rzeczpospolitej. Traktują to jako wspólne dziedzictwo. Teraz zaczynają to traktować jako wspólne dziedzictwo Ukraińcy. Oczywiście tutaj są niezaprzeczalne zasługi Władimira Władimirowicza Putina. Niemniej doceńmy. Drodzy Państwo, proszę bardzo o pytania do autora. Proszę bardzo, kto chciałby zadać pytanie trudne lub łatwe? Jeśli można, ja bym chciał tego skomentować, bo dobrze, że pani przed chwileczką przypomniała tą chciałem powiedzieć, imprezę, no bardzo wiem, związaną z tymi powstańcami styczniowymi i to, że ci Białorusini przyjechali ze swoimi flagami i tak dalej. To jest jedna kwestia, a druga kwestia jest taka, tych tożsamości. Ja niedawno czytałem o rodzinie Romerów, gdzie rodzeństwo nawet nie miało uzgodnionej pisowni. I tam była ta idea jakiejś wspólnoty pokazana. Ja nie potrafię tego dokładnie powiedzieć, ale myślę, że to warto w jakiś sposób zwrócić na to uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Prośba o dalsze pytania, jeśli są. Proszę bardzo.
to może już wszystkich Państwa zaproszę na lampę. Nie, nie, ja mam jeszcze pytanie do Pana autora. Są pytania jeszcze? Ja mam pytanie, tak. Ja chciałem się dowiedzieć, czy przewiduje Pan kontynuację tej pracy, jeżeli zgłoszą się kolejne rody, kolejni dostarczyciele tak cennych wiadomości. Czy będzie Pan kontynuował swoją pracę tylko w postaci artykułów w sieci historii, czy też jakiś suplement do książki powstanie? To zależy przede wszystkim od profesora Jana Żaryna, ale również wchodzą w to kwestie wieku. Nie wiem, czy dożyję do następnej kontynuacji książki, aczkolwiek pan profesor już wydał przynajmniej 6 nowych artykułów, ukazało się, prawda? Tak, to już jest początek materiału, a teraz tylko trzeba prosić Pana Boga o zdrowie. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że wszyscy chcą teraz indywidualnie autora pytać o zdanie i o pytania, także bardzo prosimy w tej chwili, tak jak powiedział wuj, zapraszamy do poczęstunku i do bufetu, i do podpisywania książek przede wszystkim. Książki można nabyć, drodzy Państwo. Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył naturalnie, dlatego że są tacy, którzy już to kupili wcześniej, na przykład ja. I mamy nadzieję, że autor będzie cierpliwie podpisywał dedykację. Dziękujemy bardzo.